Cześć. Kolejny materiał, kolejny odcinek z cyklu Prace Blacharskie. Chłopaki już w domu, więc mogę troszkę tutaj pohasować sam. Dzisiaj na przykładzie tego kolejnego supercara, Fiat Doblo to jest, zdaje się, w Opel Combo, w sumie jeden pierun. Chciałem wam na pozór pokazać prostą pracę, czyli wymianę poczucia tylnego błotnika. Mówię na pozór, bo wcale to nie jest też takie proste. Z racji może tego, że kryzys ogólny, stali brakuje, nie wiem, może i pieniędzy brakuje. Dość przyszedł do nas tutaj taki oto nowy element. Czyli cięty w tym miejscu. Tu na progu, no to wiadomo, standardowo krótkie odcinki, tak samo tutaj. Więc o ile tutaj w tych miejscach nie ma jakiegoś większego problemu, to na przykładzie tej Astry też mieliśmy technologię łączenia do spawania i zgrzewania, więc tutaj będzie pewnie to samo, bo tu będziemy zgrzewać ten rant, tu będziemy spawać, tam lutospawać, tu też będziemy spawać, to też powiem dlaczego. Chodzi o to, żeby tego singla tu nie używać. Można by to było zgrzewać, ale singiel tutaj się nie sprawdzi. Ale skupić się chciałem bardziej na tym miejscu. Chodzi generalnie o to, że jest tutaj spory kawałek tego blaszyska. Jakbyśmy to chcieli tutaj przeciąć do tak zwanego styku i połączyć to do czołowo, te temperatury, które tu podczas procesu czy to spawania, czy to spawania powstałe, będą tutaj dosyć mocno deformować ten element. Więc pomysł jest na to taki, żeby to połączyć na klej. Są odpowiednie kleje do poszyć, kleje dwuskładnikowe do stali, mocno adhezyjne, więc taki jest na to pomysł. Jest to łączenie jakby na zimno, bo wiadomo, klej nie potrzebuje temperatury, dlatego nie powinno tu się nic deformować. Chodzi o to, żeby tutaj jedną krawędź zafelsować, żeby ten klej miał na tyle dużo powierzchni styku, żeby ta właśnie adhezja miała miejsce i dobrze to połączyła. Tutaj jak teraz w tym momencie mamy to poczucie przyłożone do samochodu, czy tam to stare jest odwiercone, tam już jest część podłoża przygotowana, bo to też nie chodzi o to, żeby pokazywać za każdym razem, jak wiercę tu wiertarą, czy tnę piłką. Po zdjęciu tego poczucia ten klej dwuskładnikowy, ten klej do poszyć, on tu już jest zastosowany nawet oryginalnie. Ten rant tutaj nie jest zaklepywany tak jak w Astrze, że ten rant był po prostu tu zawijany za drugą blachę, tylko tutaj jest też połączenie na klej. Tak samo tutaj będziemy stosować klej dwuskładnikowy. To w momencie, w miejscu wzmocnienia rygla do zamka też jest klej, więc bierzemy się do działania. Postaram się ten proces omówić w miarę szczegółowo. No zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tu powierzchnie częściowo są oczyszczone. Tutaj w tym miejscu, właśnie na tym zewnętrznym, wewnętrznym nadkolu, na tym rancie był ten klej dwuskładnikowy. Tu są jeszcze jego resztki. On jest stosowany na gołą blachę, wtedy jego jakby przyczepność jest największa, a zarazem też jest antykorozyjny, więc tutaj nic nie stosujemy, żadnych podkładów z epoksydów na gołą blachę, po prostu on jest aplikowany. Trzeba go rozmarować troszeczkę więcej, później grubszą warstwę taką wyższą, żeby to się ładnie przykleiło. Tak samo w tym miejscu są ślady tego kleju i to, co mówiłem wcześniej, na wzmocnieniu tego mocowania rygla zamka, także to wszystko takie wiotkie lotto, więc po spawaniu to zostanie usztywnione. No ten rant, on był też tu zgrzany oryginalnie, tylko to jest to, co mówiłem na przykładzie Astry i tego filmu z wymiany poszycia progu i zgrzewania tym singlem. Ta krawędź i ewentualnie ta krawędź to są cienkie blaszki. W momencie, kiedy byśmy tutaj chcieli zgrzać to tym singlem, no to jest na tyle, bo ja tu palcem nacisnę i cała ta blacha się gnie, czy tam ugina, więc tutaj musimy, mimo tego, że fabrycznie jest to zgrzewane, tutaj musimy zastosować tak zwane spawanie otworowe, po prostu w poszyciu nowym albo wywiercimy, albo sobie wyprasujemy takie otwory, które później zaspawamy. Tutaj standardowo pójdzie zgrzew, skrzewarą, dolny rant tak samo zostanie zgrzany. Tutaj to, co już było na przykładzie Astry też widziane, tą poprzeczkę musimy tu przykleić, podocinać tu ładnie do styku. Wstępnie tu mam nadkole już podprostowane, bo samochód został uderzony po boku,
drzwiczki rozsuwane są wymieniane. Tutaj delikatnie zahaczyło właśnie o tą część nadkola. Przednie te drzwi prawe są już też częściowo rozebrane, bo będą lakierowane na tak zwanego cienia. Więc dobrze, działamy. Właśnie to przy pomocy takiego urządzenia, takiej prasy, felcarki, jak zwał, tak zwał. To jest tama duńska, służy dzielnie. Można właśnie wykonać tak zwany felc, takie zagięcie. Może nie jest do końca widoczne, ale tutaj powstało takie przeprasowanie. I teraz w momencie, kiedy odsuniemy ten nowy element pod oryginalne poszycie, to nam się zrobi to do tak zwanego styku, czyli tutaj w tym miejscu będzie zaaplikowany klej. Na tej szerokości on sobie tam ładnie złapie, a oryginalne poszycie tu się zrówna nam z tym do zera. Ta praska jest o tyle fajna, że ona ma jakby dwie funkcje. Teraz właśnie nam tutaj zaginę robi tego felca, ale możemy zrobić taki numer, że przekręcając to, możemy sobie ładnie tutaj wygniatać te otwory, o których mówiłem wcześniej, do tego otworowego spawania. I dziurka. Jest to tyle fajne, że te otwory są nieposzarpane, tak jak po wiertarce, łatwo się je później zalewa tą spoiną. Ten kant też tu nie jest pokrzywiony, pofalowany, także dwufunkcyjne narzędzie, które się sprawdza w takich właśnie naprawach. Samo ta krawędź, tutaj nawet byłoby trochę problematyczne wiercenie, no bo ten kant jest troszeczkę schowany za tym kantem, więc ani tutaj od tej strony ciężko, no to wiertło musiałoby jakby, nie wiem, ze skosa jakoś to być wiercone, żeby dojść do tej krawędzi. Ta krawędź jest sklejona. Tutaj oczyścimy normalnie do zgrzewania. Tu spawamy otworowo. Tu spawamy otworowo. Dół zgrzewamy. Teraz tutaj odpowiednio tylko dociąć na odpowiednią wysokość. To oryginalne poszycie właśnie zachodziło nam odpowiednio na ten płat poszycia nowego. Po to zrobimy ten felc, żeby właśnie to poszycie weszło od spodu i tyle to nam to stworzy ładną, równą powierzchnię, także myślę, że będzie ok. Obczyścić, malujemy pastą, smarujemy klejem i do dzieła. Ranty, które będziemy spawać, zabezpieczony tą pastą do spawania. Tutaj na tym rancie nałożony klej do poszyć dwuskładnikowy. Tam, gdzie miał być jednoskładnikowy, zapodkładowany plus ten klej jednoskładnikowy. Tutaj też w tej poprzeczce, żeby się ładnie przykleiło, było szczelne. Rancik zabezpieczony pastą. Jeden, drugi. No i tu też na tym felcyku założony klej. Podsuniemy to pod to oryginalne poszycie, które zostało na samochodzie. No i tutaj będziemy sobie to łapać powoli. No, mamy po naszemu połapane. Tutaj w tych miejscach łączenia. Właśnie tutaj klej ładnie sobie wypłynął. Zaraz ten naddatek tego kleju ściągniemy. Przykręcić teraz szynę. Jedną, drugą, przyłożę drzwi, zanim pospałem to na gotowo, pozgrzewam. Jakieś korekty jeszcze ewentualnie można zawsze wprowadzić. Już można zauważyć, że jest całkiem fajnie, no bo nic tutaj nie jest pokrzywione. Ten klej sobie fajnie tutaj to zwiąże i będzie bajka. Pozgrzewać, ale na dziś kończę. Nie chcę tutaj tego kleju ruszać, wywijać tym błotnikiem, niech on sobie fajnie zwiąże. Jutro przecież też jest dzień. Ten etap, który chciałem dzisiaj zrobić, został zrobiony, czyli dopasowany, drzwi dopasowane. Wszystko jest tutaj tak, jak być powinno. Ten klej zwiąże, tak samo tutaj. To wszystko jest tutaj w powietrzu, więc to niech to w sobie wszystko fajnie połapie, powiąże. Jutro wracamy do Fiacika. To będzie chwila już tylko po prostu dokończyć. Klej, jak będzie suchy, ładnie to się wyszlifuje oscylacyjną szlifierką. To efekt też końcowy zobaczycie.
Także głównie chodziło mi o to, żeby pokazać właśnie, że nie tylko spawania czy tam lutowania, ale w takich przypadkach, przy takich naprawach też można używać takiej technologii, ale to na podsumowanie pewnie jeszcze przyjdzie czas, także. Na ten moment sprzątam ten bajzel, bo trochę z tego syfu się narobiło. I co, jutro na stanowisku z rana i działamy. Okej, okay, moja przygoda na ten moment z Fiacikiem się kończy. Co miałem zrobić, to zrobiłem. Teraz samochód trafia do chłopaków na strefę. Zostanie przygotowywany do lakieru. Ten element tutaj musi być troszeczkę wyrównany szpachlówką. Chodzi nawet to łączenie, ale to będą takie, wydaje mi się, nieduże ilości. Możemy to potem zmierzyć po lakierowaniu. Oddaję to w ręce chłopców. Niech to przygotowują sobie spokojnie. Auto zostanie polakierowane. A co? A ja zmykam. Myślę o kolejnych nagraniach, o kolejnych materiałach. Jeśli takie tematy inne, załóżmy niestandardowe albo mało standardowe się podobają, to dać znak w komentarzu, łapa do góry, a ja postaram się tutaj jak najwięcej takich treści przemyknąć. Także dzięki wielkie i do następnego.